Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie w ten piękny piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj jest 15 stycznia. Czy to nie jest zaś magiczna data, żeby zmienić coś w swoim życiu? Chcecie dzisiaj tylko bardzo krótko, bo jeszcze wszyscy śpią, mi się chciało do piwnicy, mi było zimno. Jeszcze zanim się zaczęłam nagrywać, ja się zaczęłam nagrywać, zanim się pomalowałam i naszykowałam, ale muszę się jeszcze ogarnąć. Mam bardzo długi dzień przede mną, ale chciałam Ci powiedzieć, że jeżeli nie zacząłeś walczyć o siebie z 1 stycznia, to dzisiaj jest ten dzień, 15 stycznia. Piękno, elegancko, cudno data, żeby zmienić coś w swoim życiu. Ja Wam powiem, ja Was zaproszę bardzo serdecznie dzisiaj na wieczór tutaj na YouTube'a na 20 będzie wywiad, on nie będzie w live'ie, ale on już będzie o 20 gotowy. Będzie wywiad z cudowną kobietą, z jedną z Was, z kobietą po przejściach, z kobietą z pasją, z artystką można powiedzieć. Powiem Wam tylko, że Ewa Wiszowaty jest moją, że tak powiem, nawet nie sąsiadką. My mieszkamy jedna wioska dalej, czy jedna, dwie wioski dalej. I ona przez przypadek, oglądając mnie kiedyś, odkryła, że ją tak blisko mieszkam. Powiem Wam, Ewa Wam dzisiaj opowie coś o sobie i powie, jak super każdą z nos bardzo łatwą metodą może udekorować pięknego torta. Bo zobaczcie, tam wykręcanie różyczek, to jest marcypanowych i tam kremowych różnych rzeczy, nie wszystko my to potrafimy. A Ewa Wam dzisiaj pokaże bardzo łatwy sposób, jak udekorować artystycznie torta na nasz rozum, żeby każda z nas potrafiła to zrobić. Więc zapraszam Was koniecznie do tego wywiadu. To będzie wywiad taki, że ja do niej pojadę. My go zrobimy razem. My będziemy to robić. Normalnie to będzie wywiad inny niż dotychczas i jestem taką niezmiernie, no może nawet nie podniecona, ale podekscytowana, nawet że się pazury wczoraj pomalowała już, bo teraz do roboty lecę, a potem po robocie już nie będę miała za dużo czasu, to inowicie go właśnie umyć, pomalować się, zmieścić się w jakiś ciuch w miarę możliwości i gną do niej, żeby nakręcić ten wywiad i nie mogę się doczekać, bo to jest dla mnie też wielkie wyzwanie. Zobaczcie, dużo z Was, co się ostatnio dowiedziała od Was, boi się zmian. A nie wiem czemu, ja Wam powiem, ja od zawsze byłam głodna zmian. Ja nie chciałam monotonii, ja nie chciałam lipnitaś energetycznej kawy w ten piękny oto piątkowy poranek 15 stycznia. No Wam coś powiem o tej monotonii. Ja to zawsze się bałam monotonii, ja bałam się tego, że coś w życiu mi mija, ja bałam się tego, że nie zdążę wszystkiego zobaczyć, nie zdążę wszystkiego przeżyć i nie zdążę wszystkiego zjeść. Z tym jedzeniem to mi się może, wiecie, miałam tego nie godać, no ale ja Wam powiem, przez te święta, jak przytyłam te 5 kilo, ja Wam powiem, widać to po mnie, ja to czuję normalnie, ja to czuję i się z tym strasznie źle czuję. Ale czasami, będąc w czymś, siedząc, nie zdajemy się sprawy, co robimy, co tracimy albo czego przybywamy. I będąc w jakiejś tam swojej strefie komfortu, zazwyczaj jest nam tak dobrze, że my pozwalamy sobie na to, żeby nic nie robić. I żeby nie szukać tych zmian, żeby nie robić czegoś, bo nam jest tam dobrze. Ja Wam powiem i dla mnie to jest zagłada. Ja nie mogę być w strefie komfortu, mi nie może być dobrze, ja muszę się stawiać cele, ja muszę mieć wyzwania, ja muszę szukać nowego, ja wtedy czuję, że żyję i wtedy pilnuję się i to nie chodzi o to, że ja nie mogę jechać na urlop czy cokolwiek, ale w tej Polsce było mi dobrze, no nie powiem, że nie było mi, że było mi źle. To siedzenie w domu, nie odwiedzanie wszystkich tak jak zawsze, zazwyczaj, rozumiecie? I tak sobie siedzisz, no i co robić jak nie jedzenie? Nie nagrywałam tyle, nie robiłam tyle live'ów, ani tego wszystkiego, nie stawiałam sobie celów, nie szukałam tego nowego i uważam, że przez to, że zostałam tak przez te 2 tygodnie i potem w domu na tej kwarantannie, niby mimo wszystko nie byłam aż tak aktywna, bo godą, a odpoczna się trochę, oczywiście, że odpoczynek jest dobry, tylko ja nie mogę dłużej niż 3 dni, bo mnie potem to idzie w ręce, a ręce idą do gęby. Dlatego szukajcie tego nowego, szukajcie wyzwań, szukajcie sobie, może nawet nie szukajcie, stawiajcie sobie te cele, wychodzić spod tej strefy komfortu, bo usiadając na laurach i będąc tam, kaj teraz jesteś, uważając, że to już jest wszystko, że ja już nie chcę nic zmieniać, mnie tak jest dobrze, stwierdzisz po pewnym czasie, że tak Ci nie było dobrze. Ale to na daną chwilę my tego zazwyczaj nie wiemy. I ja na przykład wiem, że ja chcę nowego. Ja Wam powiem, ja mam cholerny lęk wysokości.
Ale moim celem jest, mimo tego, że ja się boję tego jak diobli, ja chcę skoczyć ze spadochronu. I ja to zrobię. Ja się tego tak strasznie boję, ale ja chcę. Nie mam jakiegoś tam parcia na to, żeby ta adrenalina mieć, żeby się bać, że coś tam. Nie, ja chcę, bo ja wiem, że inni potrafią i ja też potrafię. Wiecie, czemu ja chcę to zrobić? Bo to jest moje ograniczenie, któremu ja się chcę stawić. I ja mam jeszcze kilka takich ograniczeń w życiu, którym ja też by da się chciała stawić. Powiedz mi, co robisz ty, żeby się stawiać swoim ograniczeniom? Co robisz ty, ale wiem, że jest was coraz to więcej, co idą systemem ino dzisiaj te 24 godziny. Wy do mnie piszecie z całego świata. Z Chicago, z Miami, nie wiem, z Holandii, z wszystkich końców świata. I to jest takie cudowne, że ja tam docieram. Z Wielkiej Brytanii, normalnie wyście są z wszędzą. Ja wam dziękuję za każdego lajka, ja wam dziękuję za każdy komentarz. Pamiętajcie o tym, że konkurs jeszcze trwa, jutro jeszcze, dzisiaj te wideo, które też będzie na wieczór, też będzie się liczyło, więc proszę was, udostępnijcie dzisiaj te wideo na wieczór, które wyjdzie, to możecie tak samo udostępnić. Udostępniając, może nie robicie wiele dla siebie, ale jak mnie lubicie, to zróbcie to, bo robicie wiele dla innych kobiet. Dużo kobiet mnie jeszcze nie zna. A zobacz, jeżeli tobie pomogłam, to jakie jest prawdopodobieństwo, że dotrze jeszcze do innej Haliny, Sabiny, Bożyny, że dotrze do kogoś innego, że kogoś innego zmotywuje, że komuś innemu pokorza system 24-godzinny, który jednak przynosi rezultaty, daje sukcesy, daje wiara i rozwija nas. Dziewczynki często tak chaotycznie godzą z rana i w ogóle, ja mam normalnie łeb pełny informacji, marzeń i to nie są informacje wyczytane, wydukane, wyuczone, to jest życie, to są rozmowy z wami godzinami, to są obserwacje, to jest normalnie coś magicznego, dla jednych zwykło sucho gotka, a dla drugich kop w dupa motywacja każdego dnia i ta motywacja chcę wam dawać. Udostępnijcie te wideo, zobaczcie na wieczór ten wywiad, bo naprawdę będzie warto poznać Ewę Wiszowaty i zobaczyć, jak można w łatwy sposób udekorować zajebiście, artystycznie torta i dużo się dowiecie, jak spełnią się marzenia. Ewa wam też powie, jak spełniać marzenia. Trzymajcie się, uciekam, my się widzimy na live'ie tutaj na YouTubie w poniedziałek o 7:30. Może w międzyczasie coś jeszcze nagram, a na pewno nagram, bo wybieram się gdzieś do bardzo kochanej mojej osoby, bliskiej mi osób. Ja to nagrom mam coś, no, to bądźcie na bieżąco, ja wrzucę coś jeszcze w sobotę po południu, nie? Trzymajcie się i żyjcie swoim życiem, bo nikt go za was nie przeżyje. I cudo, i chlipnijcie się jeszcze w czołkawki. No, pa, całusy kochani.